Davik, coś jest nie tak. Co? Nie wiem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, Davik? Serwus, YouTube. I słuchajcie, na sam początek oczywiście was bardzo serdecznie zaproszę na chefshop.pl. Czy tam link jest w każdym razie w opisie, nie ma takiego, ten po prostu na chefshopa was zaproszę, ponieważ to jest nasz sklep, mój i Davika, na który możecie sobie kupić taką właśnie koszuleczkę, możecie sobie kupić taki oto kubeczek i możecie sobie kupić takie oto etui, więc myślę, że fajne rzeczy, dodatkowo za niedługo będą różne inne takie rzeczy jak plecaki i inne takie. No i w przyszłym tygodniu, znaczy dokładnie w tym tygodniu powinno się już pojawić, więc znaczy nawet nie tyle, co powinny, dostaliśmy maila, że będą, więc mamy nadzieję, że będą. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, najpierw jeszcze zacznijmy te wszystkie podstawowe rzeczy, czyli Instagram, możecie wbić również na Instagrama mojego i Davika, Szczypson przez 2N, Dawid, podłoga, kochanek, oczywiście link do mojego Instagrama macie w opisie i tam są zdjęcia z Dave'em, przez które możecie, prawda, dołączyć też do niego na Instagrama, i tyle, bo po prostu nie będę Davik ukrywał, że nie chce mi się dawać twojego linku w opis, wiesz? Spoko to, ja to doskonale rozumiem, w obecnej sytuacji też bym się nie chciał. To dobrze, to dobrze. Słuchaj, ja mam taki plan, że ja bym stary poszedł, wiesz co zrobić? Zwiedzić, o kurde, czekaj, ogór! Kurde. Tyle pracy na marne, tyle pracy, o Jezu, jak wywalił, o Jezu. Buchnął. O Jezu. Dobra, będziemy to naprawiać kiedy indziej, nie chce mi się teraz. Dobra, chodź. Co chciałem ci powiedzieć, że musimy zajść do tego domku tam, co był w powietrzu, pamiętasz? Bo to był mój domek, w sensie domek, dom mojej rodziny tak jakby. Więc ja proponuję, żebyśmy tam poszli, ponieważ wydaje mi się, że możemy tam znaleźć coś ciekawego dotyczącego mojej rodziny. Ja bym tam poszperał ogólnie, bo to jest niemożliwe, żeby tam po prostu nic nie było. O nie, mordo, nie strzelaj do mnie. To jest niemożliwe, że tam po prostu nie było nic poza tym, co już znaleźliśmy. W sensie, że wiesz, ja czuję po prostu, że coś więcej możemy jeszcze się tam dowiedzieć o tym wszystkim. Tym bardziej, że muszę znaleźć moją siostrę, bo ona gdzieś tutaj powinna być, a ja za bardzo nie wiem, gdzie ona jest. Najgorsze jest to, że poszliśmy w nocy, to jest dramat, ale dobra, zaraz będziemy tam na górze. To było gdzieś tam, o dobra, widzę, gdzie to jest. Chodź. Tam płyniemy do tego, o nie, najgorzej teraz, bo ja tam muszę płynąć bezpośrednio, no. Kurde, stary, to jest masakra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Już przy tym. Gdzie? Już. A nie! Nad jakąś wyspą. Kurde, Davik, a kiedy jesteś odklejony? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś totalnie. Podam ci może kordy, co? Tysiąc? Nie, Cirek, ja wiem, gdzie to jest. Tak? Ale ja cię nie widzę na horyzoncie. Ale ja widzę, gdzie to jest. Ja już wpływam do góry. O dobra, widzę cię. Wow, kurde, jaki piękny skok wykonałeś tutaj, podobało mi się. Dzięki, to był taki mocny żabi skok, że tak to ujmę. Mocny żabi skok. Twoje słowo wiele dla mnie znaczą. To dobrze, dobra, chodź, płyniemy tu na górę. Zobaczymy, co tam w tamtym domu się za ciekawostki kryją. O, ty masz kurczę ten. O nie łopatę, to. O, pochodnie teraz, mam i też się świecę. Tylko, że ty tego nie widzisz, bo masz to zepsute, bo jesteś cienki bolek. Ej, a jak ci zrzucę krzesiwo, to złapiesz? Łap. No. Kurde, ty masz takie dziurawe ręce. Dobra, masakra. Dobra, już jestem na górze, dawaj, chodź. Ej. Jadę. Mamy problem, stary. Jaki to zaś problem? No, kurde, czekaj, bo mnie zaraz zrzuci pająk. O dobra, zrzuciłem go, widzisz, nie ma domu. Ej! Kurde, weź go zabij. Ja tu pozbędę się tego szkieleta. Ale gdzie jest ten dom, stary, on tu był. A, kurcze, widzisz, mnie prawie zrzucił. Ej! Nie, to był taki żarcik, Davik. Dobra, czekaj, bo to jest jakaś tabliczka. Zaginęła. Kto zaginął? Domek zaginął. Znaczy, domek zaginęła. Dobra, ale to domek zaginęła, tak? To tak, dobrze, tak, Davik. Tak. Ja miałem szóstkę. Widzę. Właśnie widzę. Dobra, no to dawaj, chodź na te kordy. Zapamiętasz je? Czekaj. To trzeba iść tam. Nie. Gdzie? Tam. Tam? Tam. Mówisz? No to dawaj, strzał prosty i lecimy. Pum. Strzeliłem. Kurde. Miałeś rację, widzę ten dom, stary, on zmienił miejsce położenia. Gdzie ty jesteś teraz? No. Chodź, widzisz tu? Ja jestem już na brzegu, jestem tu na brzegu. Tak, chodź, gdzie ty tam jesteś? No dawaj, strzelaj się. Uwaga. Bang. O kurde, ale poleciał. Jak wleciał od razu w Hawirę. Dobra, lecę tam. Ej, dobra, ten domek zmienił miejsce położenia. Czy to znaczy, że on tak będzie zmieniał za każdym razem? No jest, rodzina Tostów napisane. Czekaj, idziemy na górę zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Nie no, stary, nic nie ma. To jest niemożliwe, stary, szukaj, bo tu coś musi być. Coś musi być. Dobra. Tu na całej tej posesji szukaj. Może, no raczej na dworze, bo tutaj to tak, chyba że pod ziemią tutaj, bo tu wiem, że było pod tym wtedy coś.
kurde, tu nic nie ma. Nie no stary, tu w domu nic nie ma, a na zewnątrz? Szukasz dalej? Chyba coś mam. Co masz? Coś mam. O kurde, czekaj, widzę twój nick. Dobra, wpłynąłeś gdzieś tu. Dobra, czekaj, wchodzę tam. Czekaj, kurczę, bo nie mogę tam wejść. Ty, wypycha mnie stamtąd. Dobra, o, no, udało mi się, dobra, jestem. Wow, ile tabliczek. Zaginęła, koniec, porwana, zaginęła, porwana, zniknęła, koniec, zniknęła, zaginęła, koniec, zaginęła, porwana. Stary, o co chodzi? Dlaczego tu jest ciągle wiem, napisane, stary, że ktoś zniknął i został porwany? Gdzie ty się tam strzeliłeś? Jak to... Kurde, jaki ty jesteś geniusz, że ty takie coś znalazłeś, ja tego nie widziałem nawet. Wow, czekaj. Stary, o, udało mi się, co jest? Twoja siostra nie... Co? Co to kurde są za żarty? Stary, ale mamy lipę teraz. Ale czekaj, ale jest pytajnik, więc to jest pytanie. Twoja siostra nie żyje? Coś takiego. Wiesz, więc to nie jest, że ten, ale jest książka, czytaj, czytam. Twoja siostra zaginęła, grozi jej niebezpieczeństwo. Co? Mi się nie chce żyć. Stary, nienawidzę, ale... jak ktoś czyjeś rodziny zginie. Nie, ale to nawet nie zginęła, po prostu zaginęła. Czyli to oznacza, że po prostu jest... A nie, dobra, da się jedna. O. Żartowałem. Dobra, no to widzę, że żarty się ciebie trzymają, akurat w tej chwili to nie jest zbyt stosowne. Ale stary, teraz co ja mam zrobić? Gdzie ja jej mam szukać? Czemu tu nie masz żadnych innych informacji? Szukaj czegoś, coś tu, nie wiem. Ja powiem tak, nie wiem, gdzie jest twoja siostra, ale za to znam rewelacyjny żart o bulldogu, więc no nie, stary, ale to nie ten moment w ogóle, żart o bulldogu opowiadać. Moja siostra zaginęła, stary, ja jej nawet nie poznałem, ja nawet nie wiem, gdzie ona jest. Ale... Ja wiem, gdzie jest. Gdzie? Co? Gdzie? Tutaj. Gdzie idzie? Takie zielone, widzisz? Ale... I co, bawi cię to? To jest prędzej twoja siostra, bo ty jesteś zielony. Te! Co za... Kurde, obelga, oszczerstwo... Nie no, Dejwik, ale Dejwik, na poważnie. Gdzie może być moja siostra? Czekaj, ja patrzę na tą książkę, może tu jest jakaś ukryta wiadomość. Ona robi, przecież ona nawet, kurde... No nie wiadomo, kim ona nawet jest, stary, no. Nie wiadomo, czy to wszystko jest prawdą. No dobra, no... Niby nie wiadomo, czy wszystko jest... Czy to jest prawdą, ale... No ale ktoś to napisał, no stary, no kto? Myślisz, że ktoś te żarty ze mnie robi? Ja bym się nie stresował, bo Prima Aprilis był wczoraj. I dzisiaj też jest i no naprawdę ktoś... Dawid, czy ty wiesz, kiedy jest Prima Aprilis? No codziennie, nie? Tak. Dobrze, widzę, że jesteś bardzo pomocny w tym śledztwie. Ja wracam z powrotem do Palionowa. Widzę, że mi nie pomożesz. Tu nie ma żadnych informacji, ja będę czekał dalej na następne informacje jakieś. Co? Gdzie? Co? Gdzie jest droga powrotna? Nie ma, nie wiem. Kto? Nie wiem. A gdzie ty idziesz? Czemu w drugą stronę lecisz, ej? Nie, dobrze lecę. Nie, poleciałeś w drugą stronę. Nie, lecę dobrze. Nie, to jest zła strona. No serio? No ale... Nie. No serio? Zaraz skończymy jakiekolwiek rozmowy na tym świecie. Na tym świecie? Wiedziałem, że jest w tą stronę. I chciałeś mnie oszukać. No bo ty mi nie pomagasz w moim śledztwie. Ale ja ci nie pomagam z paru przyczyn. No i widzisz... Czekaj, wrzuć mnie tu. Nie. Proszę. Ja ci nie pomagam z paru... Dobra, łap jajo. Nie rzucaj we mnie jajem, bo ja nie jestem... Nie trafiłem w ciebie, ale no nie, no stary, kurde. Ja nie wiem, no co z ciebie za przyjaciel, jak ty mi nie pomożesz nawet mojej siostry znaleźć? Ja nie umiem, no kurde. Jak nie umiesz, no ale... No dobra, ja rozumiem, że nie umiesz, ale ty... No i jakąś troskę, a ty żart o bulldogu chcesz opowiadać teraz w tej sytuacji, no nie wiem. Rewelacyjny, słuchaj, facet ciągle... Nie chcę słuchać tego żartu o bulldogu. Dobra, ty mi nie pomożesz, nie jesteś w stanie mi pomóc w takiej trudnej sytuacji mojej życiowej. Czekaj, idę tu zobaczyć do tego pomieszczenia, bo tutaj coś było, może coś jest... Dobra, już nie potrzebuję twojej pomocy, już możesz się zabrać. Mogę wyjść? Możesz wyjść. Ej, no... Nie wchodź, nie ma tu miejsca dla takich jak ty. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Oha. Ale ja się... Czekaj. Na tym wiele tajemnic. No nie no, tu się nic nie zmieniło, tu też nic nie ma, stary, ja nie wiem, co ja mam myśleć. Moja siostra gdzieś zaginęła. Ja powiem tak, nie martw się, znajdziemy ją. Obiecuję. Ta? No. Damy radę. No, jakoś... Ja ci pomogę. Obiecujesz? Mam dobre sełducho, pomogę ci. Masz dobre sełducho. Dobra, no to w takim razie, skoro Dejwik, ty obiecujesz, no to ty obiecujesz. No, damy radę. Serio, dobra, damy słuchajcie, radę. My będziemy w następnych odcinkach szukać mojej siostry. Nie wiem, gdzie ona może być, trudno, mam nadzieję, że ją kiedyś znajdziemy. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Dobra. Pa.